Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Infection Free Zone, czy powiedziałem w kolejnym odcinku? Odcinku. Hiro, nie jąkaj się. Dobra. Kochani, idziemy dalej, tylko tak się zastanawiam, czy aby na pewno chcę tutaj podróżować, a nie bardziej też w tą stronę, chociaż jaka to różnica, w tej chwili to już chyba żadna. Okej, przejdźmy się tak, tędy. Wy macie robotę całą, a ja tym jednym składem będę chciał podróżować troszeczkę po tym mieście, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest sens tutaj cokolwiek dalej eksplorować. Być może znaleźć samochód. Dowódco, znaleźliśmy stary budynek, który wygląda jak hotel dla bezdomnych, nie licząc faktu, że cuchnie zainfekowanymi. W każdym pokoju jest prowizoryczne posłanie zrobione ze szmat materacy i innych miękkich rzeczy. Jedno pomieszczenie wyglądało jak jakiś składzik ze swoimi śmieciami. Czy oni zaczęli robić siedliska? Podajcie to miejsce. Żyjecie, żyjecie. No, zaczęły robić siedliska, cholercie. Transmisja. Dobra, ludzi mamy. Podejdźcie przyjaźnie. Dobra. Kurczę, no nie mogę teraz wyjść na to eksplorować, bo tam te mędy sobie tam siedzą. Żadnego samochodu, nic. Ale Lipton. Ale lipa. No niedobrze. A wy siedzicie tam, świetnie, no to jesteśmy w dupce. To jest w ogóle... Coś, jakiś znak zapytania był przed chwilą. To było napisane? Niezbadany obszar, okej. Jest samochód. Być może nam się uda nawet... Cholercia, dobra, udało się. Dobra, udało się. Wy macie przejść tutaj. Wy macie przejść tutaj. Okej. No dobra, jest w miarę. Widzę, że tutaj i tak mamy na naszych bramach ogólnie osoby, które sobie szturmują delikatnie. Szturmują bronią, nie szturmują. Ja bym w ogóle ten oddział na razie nawet rozwiązał. Oddział. Dobra. A, ale gra się przygotowała na to, okej. Okej. Jest, udało się. Jeden siadł. Wy coś strzelacie, czy nie strzelacie? Dwóch wpadło naszych. Dobra, ale ich w większości. Dobierzcie sobie ludzi. Nie mamy ludzi, no tak. Dobra. Dwa oddziały, dziękuję.
I oczywiście wy sobie siadajcie do samochodu i lecimy na exploration. Potrzebujemy amunicji, bo widzę, że za mną jest dosyć ciężko w naszym wypadku. Oczywiście sobie przejdziemy tu. Jest amunicja, fajnie. Tu jest kolejna ammo i tu jest kolejna ammo. Oprócz tego, o, jest więcej amunicji, fajnie. No jest mega dużo amunicji. Tu gdzieś jeszcze niezbadany obszar, tak? Transmisja przychodząca. Szefie, ostatnio coraz więcej rozglądam się wokół i myślę sobie. Wszystko staje się znów zielone, czyste. Nie jesteśmy już władcami tego świata. Świata, przepraszam. Co masz na myśli? Gałęzie wracają z okien, tak, to już mieliśmy ten event, więc ja mam, no nie będę tego jakoś tam super tłumaczył, czytał i tak dalej. Bo to jest w sumie troszeczkę bez sensu. Tu jest niby coś. Widzę, że tak jest pokazane, bo jest pokazane, tak? Tu jakieś książki. Dobra. Oprócz książek nie potrzebuję jeszcze więcej narzędzi. Bez narzędzi to my sobie nic nie zrobimy. Dobra, paliwo zapakowane. Czy coś tu jeszcze znajdę w okolicy? Jakaś księgarnia, ale to na razie też niezbyt mnie satysfakcjonuje. Więcej ammo. O, szybko siadajcie. Siadajcie do samochodu. Tu nam leci horda. O, jeszcze więcej hordy. Więcej was matka nie miała. Dobra, hordy tu nigdzie nie widzę, na szczęście. Wyczyszczony. Hordy zauważone, tylko gdzie? Gdzieś daleko chyba. O nie, dobra, idzie dosyć spora horda. O nie! Robi się niedobrze. Dobra. Udało się, żyjemy. Nie wiem, co tu się odwaliło, ale dziwnie chodzą. Dobra, wy już lepiej sobie tutaj siedźcie. Halo, panowie. Nie wiem, co nie robią, ale okej. Gdy wszyscy się wzięli za robotę, to dobrze. Co potrzebuję, żeby zrobić sobie na przykład pole? Dwóch narzędzi. Dwóch narzędzi potrzebujemy. Dobra, obróć ZX. To też działa w teorii. Potrzebujemy dużo pola. Transmisja kolejna. W operatorze znaleźliśmy kolejne siedlisko. Jest tu mnóstwo pustych puszek i innych pojemników po jedzeniu.
Wygląda jakby otwarto je kamieniami. Czy zainfekowani naprawdę mogą myśleć w ten sposób? Dranie robią się sprytniejsi z dnia na dzień. Podajmy to miejsce. Idźcie tu. Szczepie, wydaje się, że zainfekowani stakują sobie jedzenie, w sensie składują sobie jedzenie. Znaleźliśmy ukryty pojemnik, ukryty... No. Ukryty schowek nieotwartych puszek w ich leżu, uwierzysz to? Oni naprawdę chowają rzeczy. Nie są tak bezmyślni, jak myśleliśmy. Dobra, weźmy to. Okej. Jakaś broń wpadła, fajnie. Dobra, żyją, żyją. Puszki się przydadzą. Szefie, ważne wieści. W jednym z domów zabiliśmy dwoje wyjątkowo zaciekłych zainfekowanych. Kiedy byli już martwi, zauważyliśmy, że było tam dziecko. Żywe zainfekowane dziecko, góra 3 lata. Biegło jak zwierzę i wskoczyło do kanałów, zanim je złapaliśmy. Na Boga, jeżeli oni mogą się rozmnażać. Nawet nie chcę o tym myśleć. Próbujmy je znaleźć. No właśnie. Może być ciekawie. W ogóle robi coraz bardziej ciekawe. Dobra. Czekamy znów na kolejnych żąbiaków. Tu widzę, że ładnie się wszystko obładowało. Teraz zastanawiam się, gdzie zrobić sobie wieżę. Musimy jeszcze to centrum naukowe zrobić. Pytanie też, gdzie? Nie ma zbytnio miejsca na to. Będzie jest maksymalna liczba 1. Gdzieś tu? Też niezbyt. Też niezbyt. I będzie centrum naukowe tutaj. Horda zauważona, tylko gdzie? Po prostu idą kolejne. No jedno samo musi tu zostać. Dobra. Cholera, rozwaliły to się tu. Rozwaliły nami tutaj. I zobaczcie, i to jest, kurczę... To jest ledwo 0,8 hordy. Jakby było na przykład na podwójnej. Będziemy nawet, że do przesady. Hord jest tutaj do przesady. Dobra, zbierajcie wszystko jak leci. Fajna transmisja. Lepiej, znaliśmy kilka ciał, to byli bandyci. Zainfekowani ich dorwali, ale zostało kilka sprób i amunicji. Należało im się. Kilka sprób się przyda. Jak missing resources? Co tu się dzieje? Macie już chyba to? Macie, dobra. A nie, narzędzi nadal nie macie. Szukamy, szukamy. Dobra, leci żarełko, dużo amunicji, fajno. No bo żarło, ale tuż mam 2,5 tylko, no niedobrze. Co się stało tutaj, przepraszam bardzo? Dobra.
Żarełko już jest. Boję się, że zaraz znów będziemy mieć napad. Okej, żarełka znów. Mordę zauważono, okej. Żeby się nie zapomnieć. Żeby się tylko nie zapomnieć. Dobra. I są znów tutaj, cholera. Jestem skłonny nawet zrobić kolejny oddział. Z zbieraczy musimy troszeczkę zrezygnować. Dobra, stwórzmy kolejny oddział, bo to naprawdę się robi niebezpiecznie. Sobie. Odpuścili sobie. Gdzie? A, taki atak to nie atak. Nadal nie zdaliśmy narzędzi niestety. Cholera. Dobra, na poszukiwania. Kolejna horda. A mała. Dobra, ja ten oddział sobie oczywiście jeden rozproszę. Żeby więcej było zbieraczy. Nie potrzebujemy na razie tych ludzi, nie? Tylko jeden samochód, daleko dosyć do innych miejscówek, więc tym bardziej. No nie jest dużo tych rzeczy tutaj. Pora jedzenia. Budynek ukończony, spoko. Fajnie, bo widzę, że już ta palisada zaczyna naprawdę fajnie wyglądać. Cholera, to pali ich. Mord na glebę, tak. Kto mówi? Czego chcesz? Mów, czego chcesz. Nie krzycz nikogo. Dobra, oni chcą od nas zapasy, no niestety. Tylko no, ja jestem szczwana bestia, bo już wiem, znam ten event, nie? Więc ja sobie zrobię kolejne oddziały. Powiem więcej, nawet tutaj jedną broń sobie odwalę. Dobra. Idziemy po nich. Zdążymy? Powinniśmy. Tylko jak nie zdążę, to będzie Lipton. O, widzę, że ktoś nie lubi grać według zasad. No właśnie nie. No i fajnie. Fajnie udało się. Widzę, że tu kolejna, chciałem powiedzieć horda, ale nie, to nie jest horda. Kolejna paczka bandytów tu się kręci.
Dobra, tu musimy nadal zwiększyć do 4. Innej opcji nie widzę. Żarło jest, świetnie. Nawet 3 spluwy nam doszły. To też dobrze. To też bardzo dobrze. Wracajcie jedni. Ona jest dokładna? Co? No, widzę, że tutaj się udało w miarę. To nam zrobili surprise'a niestety. Ej, panowie, ale wy to uciekajcie mi stąd. Dobra, jedna osoba już niestety nie ma amunicji, no ale to też się nic nie stało w sumie. Drewniana palisada, trzeba znów to ukończyć w tym miejscu. Czemu nie mogę tego ukończyć? Halo? Halko? O nie! Rozwalili nam budynek chyba. Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Zająłem się jednym, a wyszło drugie. Dobra, tak, to musimy dokończyć, wiadomo. Może z drugiej strony? No nie wiem, czemu to się to dzieje. Teraz niby się zestakowało. Snapowało i stakowało. Dobra, rozwiążemy za chwilę ten rozdział. Znaczy rozdział, oddział. Coś może nie. Ten niech będzie. Rozwiążemy ten. I rozwiążemy ten. Raczej powinno być spokojnie. Chyba, że się zaraz zdziwię, to będzie problem. Coś tu w ogóle było, z tego co widzę. Już to na pomarańczowo się nam prześwietlało. Gdzieś tutaj. W tych okolicach. No kurde, jest daleko. Tak, ale w sumie właśnie zauważyłem, że nasi tutaj koledzy sobie dalej przeszukują. Jest jakaś stacja benzynowa może, żeby sobie napełnić paliwko? Właśnie kurde nie ma. Zaraz będę miał problemy z paliwem, mam zero paliwa. Mamy zero paliwa. Oh shit. Tu nie ma żadnej stacji benzynowej. Tego się nie spodziewałem. Może coś tu znajdziemy. Proszę na zbieraczy. Dobra, przyjmijmy was. Kolejna transmisja. Też przyjmijcie. Kurczę, gdy dalej pójdzie, na pewno nie będziemy mieć paliwa. Nie mamy ani narzędzia, ani nic. No oczekuję, że gdzieś paliwo jeszcze znajdziemy, ale jak tak dalej pójdzie, naprawdę. Będziemy wracać na piechotkę. Będziemy wracać na piechotę. Dużo jedzenia na korzyść z tego. Dowódco znaliśmy jakieś ślady. Wygląda na to, że kilka samochodów niedawno tym przyjechało. Aha. Amunicja, tylko co z tego? Nie mamy paliwa. Wracajcie.
Roger. Roger. We're on the move. Puśćcie. Wyjdźcie się tutaj. Mam nadzieję, że to będzie spokojna noc. Oczywiście musiałem się mylić. Jeszcze więcej, jeszcze musisz. Urwiesz mi od internetu kabel. Więcej oddziałów. Oddział 11. Ło, ale nam dowalili. To mocno. To trzaskali nam. Kolejna horda idzie tym razem o południa. Dobrze, że one są głupie. Naprawdę dobrze, że one są głupie. Dobra, to kolejne dwa oddziały już sobie też mogą odpuścić. Tylko no nie ma paliwa. Nie ma w ogóle paliwa. I to naprawdę mnie niepokoi. Dlaczego będzie blisko ciągnąć ten samochód stąd? Nic tu nie ma. Co mi teraz po amunicji? Co mi teraz po amunicji, jak ja nie mam cholera paliwa? Robi coraz bardziej do dupy. Zobaczcie, no w końcu jakieś narzędzie przynajmniej to. Amunicja faktycznie. Ale paliwa brak. Totalnie paliwa brak. Totalnie paliwa brak. Nic nie ma. Dobra, w końcu jakieś paliwo. Uratowani. Przynajmniej trochę, bo widzę, że tego paliwa znowu brakuje. Co wy robicie? Co oni robią? Dobra. Opuść pojazd. Standardowo znów potrzebujemy dużo ludzi na oddział. Myślę, że do 12. Kolejny oddział. Kolejny oddział. Nie mam zamiaru ryzykować tym razem. Bo coś jeszcze nie odkryte niby. Kolejna horda. Nawet dwie. Dobra. Udało się. Oby do piątej. I co, cisza? I to było nawet szybkie w miarę. Chodziło. Rozwiązujemy. Was też rozwiązujemy i was też rozwiązujemy. Dajcie i jedziemy dalej. Trzeba to przeszukać dalej. I paliwko. Przydałoby się mega paliwko. Dobra. Search done.
Transmisja przychodząca. No to... to bez znaczenia. Dalej słuchaj sobie. Nie ma problemu. Kolejny budynek ukończony. Który? A, rozumiem, że to jest ukończone, okej. Okay. 92 drewna. To mało budowniczych. To jest naprawiane, fajnie. Dobra, jest git. Jest gitarka. Widzę, że tutaj już się wracają powoli. Jak z paliwem. Nadal dupnie. Od razu lepiej. Od razu lepiej. Myślę, że to jest wasz czas, żeby się wrócić. Zobaczcie, to zabiera 1737 i już jest problem. Was jest tak mało ty teraz. Dobra, dołóż oddział. Tu jest już fajnie. Bezrobotnych 5 mamy, czyli kolejny oddział leci. Idzie tu. Wy stąd wychodźcie. A tylko już tu broni nie mam, okej. Okay. Horda zauważona. Będą próbować? Będą próbować. Okej. Okay. Tutaj też jest horda. O shit, dobra. Tutaj jest problem. Tu jest mega problem. To będzie trzeba naprawić. No jak wiecie, mamy te mury i tym podobne, jest naprawdę już tak fajnie. Taka mniej więcej obrona się nawet robi. To wiadomo, no będzie trzeba to jeszcze poogarniać jakieś wieżyczki i tym podobne. Wylećcie tutaj. Was niestety musimy rozwiązać. Nie obraźcie się, no ale tak bywa czasem. Zostawmy ich tutaj dyszkę i reszta idzie na zbieranie. To już nie jest dużo. To już nie jest dużo, żebyście musieli specjalnie, nie wiadomo, ile osób budować. Dobry, kolor zapasów, świetnie, prepper. Tylko szkoda, że paliwa tam nie ma. Naprawdę, robi się problematycznie pod tym względem. Narzędzia, to się przyda. Chyba jakieś paliwko było. No, ale czemu wy nie chcecie takiej prostej komendy wykonać? No i było paliwo znów. Dobra, jest paliwo. Uratowani. Uratowani. No ale naprawdę mało jest tych miejscówek tutaj, jeżeli chodzi o paliwo. Bardzo mało. Dobra, można by było... kuchnię już chyba mamy, czy jeszcze nie mamy? Nie mamy, jeszcze nie mamy metalu. Niedobrze. Jest tu jakiś metal? Nie ma metalu. No, tu są jakieś samochody, wraki, okej. Okay. No, ale mało tego metalu jest, naprawdę.
Razem od południa. Trzeba 8 bezrobotnych pierdyknąć i stworzyć nowe oddziały. Dobra. Trzeba ich posłać mniej więcej w miejscówki, gdzie mogliby szybko dotrzeć. Bo nie wierzę, że to jest koniec hordy. To nie jest koniec hordy na pewno. Pytanie tylko za ile. No właśnie, za ile przyjdą. Kolejna horda. Co prawda mała. Te dwie jednostki wystarczą bez problemu. Cisza? Nie może być, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Może? No jednak koniec, okej. Jednak koniec, o dziwo. Fajnie. Enough sleep, dokładnie. A wy macie iść po kolejne zapasy, bo to jest akacz. Macie full, macie full. Są bandyci, ale oni się już będą, myślę, że bali w ogóle do nas wejść. Ale mury będą ich odpychać. No właśnie. To jest śmieszne. To jest śmieszne. Szkoda, że tu nie ma czegoś takiego jak sadzenie drzew i tym podobnym. To też by się przydało. Trochę amunicji. Ale już 15. Jedzonko mamy, nocka się zaczyna. Horda zauważona, ale na północy. Na północy widzę w porządku. Zobaczymy, jak to z tą hordą będzie. Znów bez roboty mam dużo. Jeszcze trzy oddziały możemy ogarnąć. O, dobra, zbierają się. Jak to już? Budynek? Co? Oh no! Tworzymy nowe oddziały. Dorwały się nam niestety. O, dobra, przeżyli wszyscy, przeżyli. Było niebezpiecznie. Było niebezpiecznie. Nie możecie powiedzieć, że nie. Znów nam się przydarli dziady jedne. No tutaj na pewno musi jakaś wieża strażnicza stać, bo robi się to niebezpiecznie. Powiedziałbym nawet, że bardzo niebezpiecznie. Więc tak, na pewno tutaj drewniana wieża. Tu i gdzieś tu. I to samo tutaj, gdzieś tu. Gdzieś tu. Tu. Tu można postawić. Tu gdzieś można. Jest kolejny dzień. Operator,
Jedni zostają, drudzy wsiadają do samochodu. I maksymalnie zbieracze. Tych zostawimy tylu. Co robicie już, proszę bardzo? Co wy robicie, przyjaciele? Jakieś budynki? No to są jeszcze jakieś budynki, które bym z chęcią zwiedził. No, tak z ciekawości, nie? To bandyci. My nie mamy mamno. Dobra, już mamy. Już mamy. Drewno też jest. To dobrze. Bardzo dobrze, bym powiedział nawet. Robotnik umarł z głodu? Co? Oh no! Dziewięć na 18. Niedobrze. Nie mam żarcia. Obracaj ty już do bazy. Mamy problem z jedzeniem. Mamy mega problem z jedzeniem. Niby mamy tutaj też w razie czego tą żywność, tylko tak. Tutaj widzę, że jest problem z postawieniem tego budynku, co mnie bardzo dziwi, bo wszystko mamy. To przecież mamy, więc dlaczego tu jest problem z tym? Tego nie wiem. Kolejny oddział. Kolejny oddział i jeszcze jeden oddział. Dobra, no niestety się przydali. Niestety nam się przydali, cholery jedne. Od razu to zaznaczyć do zbudowania. Dobra. Dobra, ataku już większego i chyba nie będzie. No 8 żarła. Nadal 8 żarła. Nie wyrabiamy z jedzonkiem. Muszę iść. I jakoś to jedzenie ogarnąć. Mi się tu kolejne miasto odblokowało? Mi się dobrze wydaje, czy mi się kolejne miasto odblokowało? Ej, faktycznie, chyba mi się miasto odblokowało, moi drodzy. Tego chyba tu nie było. Aha. Jakiś barn. No ja bym to zrobił. Długa trasa, no ale może się będzie opłacać nawet. Dobra, jakieś żarło znaleźliśmy. No to wracajcie. Pracownicy umierają z głodu. Shit. No co wy robicie, proszę bardzo? Nie wiem, co oni robią, ale okej. Okay. Brakuje mi jedzonka. I to mocno mi brakuje jedzonka. Nie sądziłem, że w ogóle w tej grze będę kiedykolwiek głodował. Będę umierał z głodu. Może coś do domu przyniesiemy. Na razie cisza. No zobaczcie, to nie jest dużo. 4 żarła. Mega mało. Nawet powiedział, że powinniśmy w tej chwili już zacząć gdzieś tutaj jeździć, szukać
jedzenia. Nawet tak zrobię. Czemu wy nie macie żadnej broni? Dobre pytanie. No ja do poszukiwania jedzenia. Bardzo zauważona. Kolejne hordy. Ile was tu jest? Za dużo ich już jest. Niedobrze. Dobra, no trzy puszki przynieśliśmy przynajmniej. Kolejne hordy. Wszyscy żyją? Wszyscy żyją. Dobra. Ale trochę ucierpieliśmy z tego co widzę. Porta 3. Nie, nie, wy zostajecie. Wy zostajecie. Czy mamy w ogóle jakieś apteczki? Bo ja tej apteczki jeszcze tutaj nigdy nie używałem. I to mnie bardzo interesuje, jak użyć apteczki. Naprawdę. W ogóle podstawową infekcję możemy chyba rozpocząć. I zacząć badać. Infekcja podstawy. To jest badanie niedostępne niestety. Opieki zdrowotnej również, nie? Nie ma nic takiego. Nie, no jakieś apteczki są niby. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Mamy troszeczkę osób, które są w tej chwili bezrobotne, to dobrze. Dajmy tu Maxa. Dobra, mój drodzy, bo się zasiedziałem, 47 minut. Więc to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu, gram do was szczerze. Oczywiście widzimy się w następnych odcinkach z Infection Free Zone. Trzymajcie się. Hej, hej!